Cześć, cześć. Dzisiaj na pożyczonym sprzęcie kamerowym, ponieważ mój telefon uległ zniszczeniu, zalał się atramentem, matryca po prostu poszła, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dzisiaj jadę na Oławkę z kolegą, który jest dosyć znany w kręgach wrocławskich, dosyć mocno znany. Pierwszy raz z nim będę łowić. No ale tak dzisiaj nastawiamy się na średnią rybę. Ja na feder. Kolega, nie wiem na co, zobaczymy. Ja na feder, delikatny pikerek, delikatny koszyczek, 10, maksymalnie 20 gram, 3-4 metry głębokości i tylko i wyłącznie czysta zanęta, bez gliny, trochę pinki, zero joka, zero ochotki. Jedziemy z tematem. Pozdro, hej! Nie ma zaczepów chyba, nie? O, ryba. Ryba była? Tak, na środku stoi. I co tak sprawdzasz, czy jest ryba? Koszykiem? No nie, dno sprawdzasz przecież, nie? Co? Mówimy. Zanęta zrobiona, podzieliliśmy się na pół. Trochę pinki, 10 koszy na wstęp. Lecimy z tematem. Dobra, zaczniemy 70 cm, przypon 0,10, haczyk numer 20. Jedziemy z tematem, zanęcone. Mniej więcej, nie będzie widać, mniej więcej po drugi brzeg, prawie kilka metrów przed. Pierwszy rzut. W pierwszym rzucie kolega krąpi, a ja taką ładną płoteczkę. Taka płoteczka piękna. Fajna, fajna. Drugi rzut. Zawsze jest tak, że jak biorę rybę, chcę nagrać branie z ręki, to przy 90% nigdy ta ryba nie bierze. Zresztą i tak jak jest ten, jak jest fala, to strasznie chujowo widać te brania na później na tym. To musi być bez bierz. Bez fali, fajna tafla, ładne oświetlenie, wtedy fajnie to widać na filmie, a tak to słabiutko. To jest moja płotka, a to kolegi. Bardzo piękna. Dobra, wypuszczamy. Moja niestety daleko połknęła haczyk, ale popłynęła. Teraz brania ustały trochę, czy biorą, ale dwóch ryb nie wciąłem. O, kolega złowił kolejną płotkę, już kilka takich ponad 30 centów. No nic, przerzucamy. To jest kolejna. Piękna, tłusta płoteczka. Superancko. Chyba już siódma czy ósma. Dobra, teraz podciągnę lekko. Oczywiście jak nagrywam, to nie ma brania, a wyłączam kamerę i od razu są brania.
Cały czas haczyk numer 20, przypon 010. Ta plecionka niby 008, ale wydaje się to właśnie taka gruba trochę. Koszyk 10 gram, więc lekko. Trochę szczytówkę mam jednak za mocno tutaj założoną, powinna być bardziej miękka. Ale już nie będę zmieniać. Te płotki tak biorą bardzo agresywnie i bardzo ładnie walczą. Więc speaker się tutaj idealnie sprawdza. Nie wiem, czy nie trzeba będzie zaraz leciutko donęcić. Tutaj mam. Słyszałem na razie zanęty, może z pół litra nawet nie. Fajne jest to, że na razie same płotki w sumie brały. Żadnego leszczyka. Tutaj kolega wyciągnął jakieś tam leszcza. Krąpia chyba też. A u mnie na razie same płotki. Jak na złość ucichło. Chyba donęcę z 5 koszykami zaraz. Jest po dłuższym przystoju, taki już nawet całkiem fajny. O, już branie. Teraz ja podciągnąłem, ale było branie.
płoteczka. Ty okonik. Za samą końcówkę wary w ogóle. Patrz jak się zapiął. Napinamy. Z rano wiele więcej było tych ryb, teraz sporadycznie do nęcania, tak średnio pomogło, ale lecimy dalej. Wow, ale branie. Tak mi kija zabrało. Takiego brania jeszcze mocnego dzisiaj nie miałem. Normalnie mi kija ściągnęło z podpory, nie? Okej, no to już po wędkowaniu tak naprawdę wszystkiego nie nagrywałem, no bo też było dużo ludzi, więc tak ciężko trochę z kamerą. Następny raz chyba pojadę gdzieś, gdzie jest jednak cisza i spokój. Na przepływankę wpadła nawet złota medalowa płoć, było kilka pod 38, ale ja nie mówiłem na przepływankę, mówiłem na feder. Nawet wpadły takie dwie ładne płocie, myślę, że z 31 pod 32. Kilka kilo ryb tak naprawdę brały bardzo często, brały co rzut te ryby. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale brały, więc jestem zadowolony. Czysta zanęta, tak jak mówiłem, pinka i nic tak naprawdę poza tym. Z lewej strony siedziała jedna osoba i nic zero. A ja z kolegą dzisiaj naprawdę było grubo, jestem trochę zmęczony. Jest 14:17, a łowiłem chyba od 7 czy od 7:30 jakoś, więc dosyć sporo. No i chyba tyle. Zostaw łapkę, zostaw suba. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia. Yo.